Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Cześć! Kojarzy ten głos, ojejku! Tak po głosie słyszę, dosyć rzeczywiście jeszcze taką nastoletnią dziewczynką. Może nastoletnią, no, nie, ale młodą łasiczką jeszcze. Poczekaj, chciałam. Zdarza mi się uronić łezkę taką niewidoczną, no, ale czasem są, po prostu są momenty, w których mówię, o Jezu, jestem tego częścią, to jest piękne i cudowne. Dlaczego? Dlaczego, kurde, wychowaliście mnie i moją siostrę w taki sposób? Dlaczego trenuję, jeżeli nie mam czasu? Jestem zupełnie inna niż wszystkie moje koleżanki. Mówię, nie lubię już jej. Mówię, to się dzieje wyłącznie z powodu pasji. No właśnie, uwielbiam robić to, co robię. Ta pasja nie ma ograniczenia, nie ma siły. Ani to siły, są ponadludzkie siły. Prawda, ani siły, ani... Ja mówię, mamo, ja będę kiedyś mistrzem świata. Oczywiście. To są trzy kropeczki, jakby się później stało. Tak, akcja jest bardzo prosta. Na prostej ścianka po lewej jest fotelik z mikrofonem. Ale sobie zarysowane. Sobie tylko to pasuj po lewej stronie mikrofon. A to ten jest mój? Tak. Poczekajcie, bo ja tu muszę się... A wyleje się tylko woda. Cześć. Kojarzy ten głos, ojejku. Ojejku. Słuchaj, a jak ci za ścianą? Dziwnie. No, a gadałaś kiedyś ze ścianą? No bo właśnie nie. Znaczy, a do ściany gadałaś? Do lustra gadałaś. Chyba, wiesz? A do lustra, nie, no to wtedy gadasz do siebie. Ale do ściany gadałaś kiedyś? Może jak byłaś małą dziewczynką? Jeszcze nie zdarzyło mi się. A, bo nie byłaś, rozumiem, jeszcze nie zdążyłaś być małą dziewczynką. To znaczy, jesteś na razie niemowlakiem. No super, niemowlaku, ale zupełnie nieźle brzmisz. Nie, to już ty siedzisz? Siedzę wygodnie. Masz tę wodę pod nogą, żeby ją kopnąć? Tak, i wodę i kawkę, bo przyszłam ze swoją. O, jesteś kawiarka poranna. No wiesz, powiem ci, że porannie to każdy jest lekką kawiarką. Słuchaj, a powiedz mi, oczywiście będziemy do siebie mówiły w ten sposób. Powiedz tak, mi, tak, powiedz, tak. Powiem ci. Co ty robisz? Co ja robię? Poza tym, co robisz w tej chwili, bo już mi powiedziałaś. Panowie kazali mi nie odkrywać wszystkich kart. No to jest... Nie, to jedną kartę. Poproszę jedną kartę. Dobra, jedną kartę, aha, jedna nutka. Mam swoją agencję eventowo-ślubną. O, to po jednej nutce, tak. Rozumiem, ale czy już jesteś po ślubie? Absolutnie. No, rozumiem, prowadzisz agencję po to, żeby udowadniać sobie, że to nie jest dobry pomysł, tak? Nie uważam tak, że to nie jest, no, dobry, dobra, pomysł, ale to nie jest po prostu jeszcze mój czas. Na razie spełniam marzenia innych. O, proszę. Marzenia innych. A jesteś pewna, że to są marzenia? Czy czasem to są jakieś innego rodzaju przemyślenia, że ktoś podejmuje taką, a nie inną decyzję i chce się w ten sposób, że tak powiem, spróbować zabawić w życie? Powiedziałabym, że spełniam marzenia o aranżacji i wyglądzie tego, co się dzieje. O uczuciach wydaje mi się... No tak, rozumiem. Tutaj już ciężko stwierdzić. Czyli tak zwana estetyka cię interesuje, takiego spotkania tych dwojga ludzi z tą całą resztą, która do tego się podłącza i tak dalej. A powiedz mi, skąd to się w ogóle wzięło? Bo to jest rodzaj inspiracji, mnie jakby zaintrygował. Bo jesteś, tak po głosie słyszę, dosyć rzeczywiście jeszcze taką nastoletnią dziewczynką. Może nastoletnią, no, nie, dobra, ale młodą łasiczką jeszcze. Poczekaj, chciałam być miła, no błagam cię. Dziękuję, okej, dzisiaj komplementy. No, traktujmy je, że one są zawsze. No to powiedz, skąd ta inspiracja? Skąd to się w ogóle wzięło, że coś takiego ci w głowie zaświtało? Tylko powiedz prawdę. Ale absolutnie, czystą prawdę. Mów. Pierwsza moje doświadczenie zawodowe, pierwsza praca była w agencji eventowej reklamowej. Aha. I tak po pewnej karierze sportowej, aha, i tutaj pozostawiam nutkę tajemniczości, gdzieś tam zakochałam się w tych eventach, podejście klienta, każdy event jest nowym projektem, to jest coś nowego, coś innego, mhm, i tak jak się wtopiłam w ten świat, tak zostałam i przyszedł pewien moment, kiedy już chciałam rozwinąć skrzydła sama, już nie chciałam, żeby ktoś mi, tym bardziej, że jestem typem indywidualistki, aha, i nie chciałam, żeby ktoś mi mówił, jak mam to robić, bo ja wiem, jak się zaopiekować tym klientem, i to był ten czas, kiedy właśnie ale otworzyłam swoje. Poczekaj, wiem, bo
bo tak czuję i taką mam, że tak powiem, energię wewnętrzną, czy czegoś się po prostu uczyłaś i postanowiłaś z tego skorzystać? Uczyłaś się, mówię, tak wiesz, bardziej profesjonalnie, że tam wiesz, chodziłaś na jakieś specjalne zajęcia, które cię tam otwierały na takie czy inne zagadnienia, czy po prostu bardziej z poczucia, że w tych kontaktach jesteś bardzo, że tak powiem, taka gotowa? Znaczy zaczęłam po prostu pracować i to poszło takim naturalnym chyba torem, bo dostawałam coraz fajniejszych klientów i wiedziałam, dostawałam też bardzo pozytywny feedback, że oni są bardzo zadowoleni z mojej pracy i ja zawsze jestem 100% zaangażowania i jakby mam nadzieję, że moi klienci to czują. A gdzieś tam dostaję cały czas te wiadomości, że oni czują, że są zaopiekowani, aha, że dostają 100% mnie i to lubię, tylko że w pewnym momencie po prostu już pojawiła się po pierwsze pandemia, gdzieś tam nasze drogi zawodowe się właśnie rozeszły, bo to była dla nas, dla branży bardzo ciężki czas. No i wracając jakby po przerwie, uznałam, że to jest właśnie teraz, albo nigdy. Coś, to nigdy to tak nie ma, tak? Zawsze jest jakiś teraz i zawsze jest jakieś nigdy. Za każdym razem ono się będzie zmieniało. Tylko wiesz, mnie jak gdyby zaintrygowało to, dlaczego właśnie w tym kierunku, no bo przecież eventy można robić w każdym, prawda? W różnych dziedzinach, ale akurat ślub. Ja zaczęłam taki, to jest taki rozbudowany wstęp. Okay. Generalnie skupialiśmy się tam w agencji na eventach. Aha. I eventy już były moim konikiem. Im większe wyzwanie, tym dla mnie fajniejsze. Ale zaczęłam dostrzegać w ślubach właśnie te szczegóły, detale. Zaczęłam też bardziej poznawać chyba siebie. I że mam jakąś nutkę artystyczną, jakąś duszę artysty. Jasne, no kreatywność. Chociaż jak patrzysz na mnie w pierwszym momencie, to tej duszy artystycznej nie widać. To nie ty o tym decydujesz, zapewniam cię. To ja albo ten, kto cię ogląda po raz pierwszy, on ma własne skojarzenia. Tak to mi wcale się nie wydaje. Jest tak. Nie, coś ty, to w ogóle my mamy zupełnie inny odbiór samych siebie. W związku z tym nie musisz się katować w tym względzie. Znaczy, naprawdę, super. Jak powiem ci o mojej karierze sportowej i jaki to był sport i być może przez to też jak pracowałam na eventach, ja zawsze byłam stanowcza, zawsze byłam energetyczna, zawsze tak ekscentryczna bardzo i może przez to gdzieś ja sama w sobie dusiłam tą taką duszę artystki. No i właśnie gdzieś tam później pojawiły się te relacje z pierwszymi parami i ja już wiedziałam, że dlatego kocham to, bo to jest na maksa wdzięczna praca, jakby prowadzenie ich przez cały rok w tej nadziei na piękno, nie? Że jest coś takiego, taka nadzieja na piękno, że to będzie, że to jest ten moment, kiedy jesteśmy absolutnie w tym takim ach i ty tylko dokładasz do tego te wszystkie swoje elementy. I ja mogę w tym uczestniczyć, mogę ich prowadzić i oni się w ogóle nie muszą niczym przejmować. To jest piękne i cudowne, bo oni się czują gośćmi na swoich własnych jakichś takich ślubnych marzeniach i wydaje mi się to najpiękniejsze. A później jakby widząc finalny efekt tego, co się dzieje, zdarza mi się uronić łezkę taką niewidoczną, ale czasem po prostu są momenty, w których mówię, o Jezu, jestem tego częścią, to jest piękne i cudowne. A słuchaj, a jak to robisz, to masz coś takiego, że realizujesz troszeczkę swoją taką wewnętrzną drogę wyobraźni do swojego jakiegoś dobra, szczęścia i takiej, wiesz, że taka nuta absolutnej, bardzo oczywiście profesjonalnie obudowanej, ale jednak emocji własnej, że też bym tak chciała i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ten taki element bardzo osobisty, czy on istnieje? Jest coś takiego? W tym, wiesz, kreowaniu, wiesz, tych przestrzeni, tych momentów, bo tak mi się wydaje, że to prawie niemożliwe, żeby nie było jakiejś realizacji. No właśnie, to bardzo, bardzo ciężko byłoby rozdzielić takie jakby emocje, jakieś własne też poczucie estetyki. Mam wrażenie, że moi klienci gdzieś tam zdecydują się na współpracę ze mną po tym, jak się widzimy na pierwszym spotkaniu, bo właśnie widzą mój świat i oni go czują, są w stanie mi oddać swoją wizję na to wesele i są w stanie się gdzieś tam poprowadzić za rękę. Właśnie wydaje mi się, że musi być gdzieś tam cząstka mnie w tym jeszcze pewnie nie odkryta, bo jeszcze ja nie mam wyobrażenia o swoim idealnym ślubie, natomiast jestem, wydaje mi się, że jestem taką
tradycyjną romantyczką, mam w sobie jakieś takie pokłady. Tak, tak, jednak... czyli jednak to korzystanie ze świata poprzedniego, który nam oczywiście oby jak najdłużej w jakimś sensie towarzyszył, prawda? No bo jest inspiracją i jest od czego się odbijać i co ewentualnie modyfikować, ale baza jest, prawda? Wydaje mi się, że tak, że gdyby nie było tej bazy, to ciężko byłoby coś stworzyć i przelać to, no bo gdzieś tam jednak te wszystkie projekty są gdzieś tam w jakimś stopniu wyrażeniem też mojej jakiejś kreatywności i to ja je tworzę, więc wydaje mi się, że tak. A jak ci się, że tak powiem, istnieje z tymi, bo to albo są jednakowe płci, albo to są różne płci, ale z tak zwaną inaczej panna młoda, inaczej pan młody, czy w każdym razie jedna strona i druga strona. Jak to czujesz? Łatwiej ci z dziewczyną, która jest też dziewczyną tak jak ty, czy z tym drugim osobnikiem? Oj, stan panna młoda jest bardzo wyjątkowym stanem. Tak? To jest ciężko jakoś sklasyfikować ten stan. I jest bardzo indywidualny. I tutaj wydaje mi się, że ta indywidualność jest najważniejsza, bo dziewczyny bardzo różnie przeżywają całe przygotowania. Są dziewczyny, które totalnie biorą wszystko na luzie i naprawdę do ostatniego dnia i w sumie gdzieś tam nawet w dniu ślubu są totalnie rozluźnione i dla nich to jest czysta przyjemność. Są dziewczyny, które lubią się zajmować swoją organizacją, ale potrzebują takiego know-how i poprowadzenia ich za rękę. Są dziewczyny, które w ogóle nie chcą to słyszeć, bo się strasznie stresują. Więc to jest na bardzo maksa, różnie, tak? Bardzo, bardzo różnie. Są panowie młodzi, którzy się bardziej stresują od panien. Ale są też panowie, no jak sobie klasycznie wyobrażamy pana młodego, że zajmie się tylko alkoholem i samochodem, a jeszcze jak widzi róż gdzieś w dekoracjach, to mówi, o Boże, absolutnie. Ale to jest naprawdę sprawa bardzo indywidualna i wydaje mi się, że jakbyśmy poszli w ten temat, to ludzie byliby zaskoczeni, jakie mogą być reakcje w ogóle. Co tam się dzieje, bo są różne załamki, różne momenty, a zdarzyło ci się coś takiego, że przygotowujesz taki event i nagle dowiadujesz się, że ludzie się rozstali? Tak, miałam taką sytuację, to jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja jakby w podejściu i takim emocjonalnym i biznesowym, bo z jednej strony gdzieś tam poszły zadatki, zaliczki i muszę im przekazać to, że niestety to będzie w większości nie do odzyskania. Rozumiem. Bo wszyscy, którzy stoją jakby po drugiej stronie, gdzieś tam mają powyprzedawane terminy, są też ludźmi, którzy po prostu z tego żyją, utrzymują pracę, się, dokładnie, ubierają. Mhm. No a z drugiej strony mamy tragedię, dla nich to jest wielka tragedia, rozstanie i wszystko, a w tym projekcie najgorsze było to, że bardzo dużo rzeczy było takich turbo spersonalizowanych, więc nawet gdzieś tam nasze relacje z podwykonawcami nie pozwoliły na to, żeby gdzieś tam to wykorzystać to odzyskać i gdzieś tam przewinęły się słowa w stylu jesteśmy bez serca. Tak. No i tutaj... To jest bardzo trudne. To jest też nasz zawód i w momencie, kiedy byśmy wszystkie emocje te zbierali na siebie i wszystkie te problemy chłonęli i tutaj na przykład w tym przypadku, jakby zdarzyło nam się takich 10 par, na przykład, nie wiem, 5, powiedzmy pół sezonu, 5 par, jak my mamy funkcjonować? Tak jest, wiesz, to jest to zazębienie się jak gdyby tych elementów czysto duchowo-emocjonalnych i takich serdecznych i empatycznych i tak dalej, a z drugiej strony jest ta strona biznesowa czysto i szczególnie dla ludzi, którzy są z jakąś wrażliwością większą, tą empatycznością i tak dalej, to jest strasznie trudne postawić jakąś granicę. No, to wymaga hartu. Tego też się trzeba nauczyć. Tak. I to na początku tego w ogóle nie rozumiałam i w ogóle tego nie umiałam, bo ja byłam przekonana, że jestem dla tych ludzi, oni mi ufają i muszę być 100% dla nich, ale ja widzę, że bardzo często też to ludzie wykorzystują w pewien sposób i trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i jakby asertywność jest bardzo teraz mylona ze złością albo z jakimś okrucieństwem, prawda? Tak, z bycia jakimś roszczeniowym i niemiłym, a trzeba rozróżnić jednak to, że jesteśmy asertywni i wiemy jakby czego chcemy, co możemy, do jakich granic swoich się możemy zbliżyć,
a kiedy to jest po prostu czysta dobroć, nie? Kiedy po prostu przekracza już naszą granicę w jakiś sposób. A myślisz, że już jesteś na takiej drodze, że już troszeczkę wiesz, znaczy troszeczkę wiesz w sobie, bo to, że wiesz teoretycznie i tak dalej, o tej granicy, to jest super. A czy już to jest dla ciebie mniejszy ból jakby artykułowania właśnie tych elementów, tych granicznych? Mniejszy niż był wcześniej. Tak? Wiem, że jeszcze czasem na za dużo sobie pozwalam, ale wydaje mi się, że coraz lepiej, bo ja po prostu zaczynam też patrzeć z boku na niektóre sytuacje, że ludziom, którzy potrafią te granice swoje gdzieś tam wyartykułować, głośno, żyje się dużo lepiej, bo ja jednak jeszcze zastanawiam się właśnie, czy coś powiedziałam, jakby dosadnie, że coś mi się nie podoba. Zawsze to staram się w jakiś tam kulturalny sposób przekazać, ale to bardzo różnie jest odbierane. Ludzie nie lubią słuchać, nie wiem, krytyki, czy nie lubią czegoś, co nie się lubią nie dostawać. Tak, dokładnie. Albo liczą na coś innego. Jest wtedy niemiło. Oczywiście, że to przeżywam. I gdzieś tam właśnie ludzie przez to, że jak jestem sfokusowana na coś, to wydaje mi się, że jestem bardzo konkretna, zaradna i tak mnie postrzegają, to nie zdają sobie sprawy, że później wracam do domu i myślę o tym, Boże, jakbym powiedziała coś innego, a może rzeczywiście to było niemiło i to siedzi we mnie. Troszkę się samowiczujesz, tak, znaczy mocno powiedziane, ale w każdym razie masz te przemyślenia i nie jesteś od nich wolna. Ale wiesz co, to jest fajne, że coś takiego jest, bo to świadczy przede wszystkim o tym, że jeszcze te uczucia bardzo głębokie i ta empatyczność taka na poziomie takim, wiesz, bazowym jest ważna. Bo popatrz, co się dzieje ci z tym powoli, z naszym światem, który się tak technologizuje i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba ten element niezastępowalności człowieka z krwi i kości i tak dalej, wiesz, z tym wszystkim, z tym całym bagażem właśnie emocji, uczuć, że to jest. To jest żyjemy koszt. W paskudnych czasach. W ogóle, tak, jeżeli chodzi o relacje ludzkie, żyjemy w mega paskudnych czasach. Właśnie ostatnio gdzieś tam zdzwoniłyśmy się z moją przyjaciółką i obie sobie gdzieś tam wyrzuciłyśmy, bo widzimy, obserwujemy, bo ona jest zupełnie z innej branży, ja zupełnie z innej, ale gdzieś tam się rozumiemy. Rozumiemy te problemy na przykład z klientami, czy właśnie z tym, o czym zaraz powiem, i mówimy, kurde, to jest tak nie fair, że niektórzy ludzie dążąc do celu po trupach, robiąc sobie gdzieś tam wzajemnie, wbijając te szpilki, im się żyje pozornie łatwiej, mają więcej kasy, im jest dużo, gdzieś tam dużo wygodniej. Dużo wygodniej, no przede wszystkim dużo szybciej. Tak. I to jest takie nie fair, jak robisz coś swojego, my czujemy ostatnio taki jakiś wewnętrzny żal, może to jest po prostu też ilością pracy gdzieś tam zmęczeniem, ale czujemy to po prostu, że to jest tak nie fair. Robiąc coś swojego, wrzucając w to milion serca, zaangażowania i wszystkiego, ale gdzieś to tam w zgodzie z jakimiś takimi zasadami etycznymi i w zgodzie z nami. I nie robiąc nikomu przy tym krzywdy. Oczywiście, systematycznie, konsekwentnie, ale nie robiąc nikomu krzywdy, jesteśmy gorzy od tych. Tak. Znaczy gorsze. No, jest nam dużo ciężej niż osobom, które kurczę lecą po trupach do tego celu. I to w tym życiu jest paskudne. Tak, z tym się totalnie nie zgadzam. Ja najchętniej bym chodziła z takim transparentami pod centrum i ludzie, bądźcie normalni, ja błagam, bądźmy mili dla siebie, kochajmy się wszyscy. Dlaczego nie możemy się do siebie uśmiechać? Tak, dlaczego nie zakładamy a priori, że ktoś jest fajny, dobry, może mieć gorszy dzień, czy cokolwiek innego. Po prostu. Wiesz, to tak jak wchodzisz do urzędu jakiegoś bardzo drastycznego, nie wiem, skarbowego i tak dalej, i jak zakładasz z góry, że ta urzędniczka, czy ten urzędnik siedzący tam za okienkiem, rozumiesz, na pewno ci niczego nie załatwi i na pewno nie będzie sympatyczny i tak dalej. Jak przychodzisz z tym, to ty to dostajesz najczęściej. Natomiast jak wchodzisz pogodna i jakby jesteś jakby po stronie tej osoby w tym sensie, że liczę na ciebie, bo wiem, że ty to umiesz dużo lepiej niż ja. Powiedz mi to. To się bardzo czyta. Właśnie to, tą empatyczność i tą gotowość na współistnienie, bo każdy z nas coś innego może zrobić, a ktoś inny czegoś nie może zrobić po to, żebyś ty mogła zrobić to, czego on nie może zrobić. Po prostu to dzielenie się jakby światem jest na pewno takim elementem fantastycznym. A powiedz mi, powiedziałaś sekundę o
porcie, jakim, jeżeli nie, to... Nie, teraz poczekaj. Ja odbijam, ale, czekaj, ale czekaj, ja czekaj, też chcę się dowiedzieć, co się dzieje. Ja poczekaj, zaraz, zaraz, tylko powiedz mi, do jakiego stopnia, w tej bańce, w której się w tej chwili znalazłyśmy, do jakiego stopnia to twoje, ta twoja historia sportowa ma przełożenie na twoje zupełnie, prawie zupełnie inne jakby działanie w relacjach w tej chwili, w biznesie, z ludźmi i tak dalej. Do jakiego stopnia to coś, co się wtedy zdarzyło, przekłada się na to coś, co się teraz dzieje i dziać jeszcze pewnie przez jakiś czas, dopóki nie zmienisz sobie pomysłu znowu na siebie, będzie. Jak to jest? Myślę, że ma ogromne, ogromne przełożenie, bo to się jakby... Ta moja gdzieś tam konsekwentność, pracowitość, to, że zawsze gdzieś tam z szacunkiem do ludzi pogodnie i wszystkie te cechy, które wydają mi się na plus, które są gdzieś tam wyjątkowe w tych czasach, dał mi sport. To jest, wydaje mi się, niepodważalne, dlatego że pamiętam nawet takie sytuacje, kiedy miałam jakąś tam paczkę w podstawówce, no bo wtedy gdzieś tam ta ścieżka mojej kariery sportowej, powiedzmy, kiełkowała. No tak. I wtedy... Wtedy przyszłam, poszłam z moją jedyną koleżanką do gimnazjum i wiedziałam, i ona też gdzieś tam wyznawała podobno te same wartości, które ja. I mówię, dobra, laska, to my razem przez to gimnazjum, przez tych wszystkich głupich ludzi, którzy gdzieś tam tutaj jarają fajki, tutaj piją do nieprzytomności, a my będziemy razem i żyłam takie sobie... Takie inne, swoje. I w pewnym momencie, wychodząc z jakichś tam zajęć dodatkowych, widziałam, jak ona właśnie z tymi chłopakami, jednym jest przystojniejszych w szkole oczywiście, jarała fajki. I ja wtedy pamiętam, weszłam z płaczem do metra, weszłam później do domu i mówię, mamo, mówię, dlaczego kurde wychowaliście mnie i moją siostrę w taki sposób, dlaczego trenuję, jeżeli nie mam czasu, jestem zupełnie inna niż wszystkie moje koleżanki. Mówię, nie lubię już jej, bo ja nie chcę, żeby ona była moją koleżanką. I rzeczywiście jakby do teraz nasze drogi się rozeszły, ale wtedy to pamiętam, to było takie jak w kreskówkach, porażka, są, nie? Tak, takie złamane serce, a moja mama tak stoi, mówię, dziecko drogie, mówię, jesteś wyjątkowa. Tak. Mówię, zobaczysz za kilka lat, gdzie będą twoi znajomi, ci, którzy właśnie teraz jarają fajki, a jak ty teraz sobie idziesz spełniać swoje marzenia. Zobacz, ja ci mówię, że no bo rzeczywiście tak było. Za każdym razem gdzieś tam padał deszcz albo było zimniej, to ja mama, nie idź na ten trening, zobacz, zimno jest, pada. Ja mówię, mamo, ja będę kiedyś mistrzynią świata. Oczywiście. Jakby, to są trzy kropeczki, bo to się później stało. Rzeczywiście. I teraz jakby patrząc z perspektywy czasu, ta moja inność, jak jeszcze ją przerodziłam trochę w pewność siebie, w jakieś takie dorosłość, w jakieś myślenie takie bardziej o sobie i w biznesie, i w życiu prywatnym widzę, jak dorosłam, to teraz widzę, mówię, dziękuję mamo, dzięki tej zajawce sportowej, jest super, jestem w miejscu w życiu, w którym chciałabym być. Tak, i to jest jeszcze coś takiego, że ta twoja, w ogóle nasza, w ogóle jeżeli są ludzie, którzy jakby dbają o tą swoją inność i nawet ona się, jeżeli nawet ona jest czasem źle postrzegana przez innych, a jednak trzymasz się tego, że nie musisz iść identyczną drogą, że masz ten swój wektor wewnątrz bardzo, bardzo, że tak powiem, no, mocny, właśnie sfokusowany na siebie, ale właśnie tak jak powiedziałaś, nie po trupach, nie przeciwko komuś, tylko po prostu w jasności iść po swoje, w takiej jasności w środku, że moje marzenia, że spełniamy, a tak czuję, że ewentualne, bo musiały być jakieś tam przeszkody, porażki, jakieś niespełnienia, czy one cię jakby tym bardziej dopingowały i nie myślałaś sobie, kurna, jestem beznadziejna, nie dam rady, tylko właśnie nie, to jest ten moment, gdzie przeskoczę i spróbuję dalej, bez względu na to, jaki będzie efekt, bo tego efektu nigdy tak do końca nie możemy, wiesz, dookreślić, bo różnie bywa. Tak mi się wydaje, że nie ma takiej granicy. Nie ma. Gdzieś tam, jak sobie wyobrażamy. No tutaj był cel jasny, to Mistrzostwo Świata. I oczywiście, ja w ogóle nie miałam warunków jak na ten sport. Nie dość, że byłam za niska, za mały zasięg. Tak. I to jeszcze wtedy, nie oszukujmy się, byłam gruba po prostu. I wtedy na takiej małej sekcji, na małej salce, ja kiedyś tam robiłam jakieś brzuszki, one ledwo tam wychodziły. No, tak. I pomyślałam sobie, cholera, będę mistrzem świata, w ogóle wejdę jak do
UFC do ringu. I teraz jasne. Uwaga, odkrywam karty do ringu, bo to był kickboxing. Tak mówię, jest. Kurde, będę mistrzem świata. I jakby rzeczywiście później to była walka po prostu nierówna, mam wrażenie, ale zajęło to 10 lat. Więc gdzieś tam ta konsekwencja, gdzieś tam to podnoszenie się jest ważne, dlatego to teraz przekładam na biznes, no bo no, no to tak, nie oszukujmy się, to jest taka sama walka, tak, jak na ringu, oczywiście, chyba, tylko mniej fizyczna. Inaczej osadzona. Wiesz, w tembrze głosu, bo na razie widzimy się tak. Oczywiście od razu ci powiem, że jak będziemy miały ochotę, albo jedna, albo druga, możemy zlikwidować tę ścianę, możemy ją kopnąć, rozumiesz, przesunąć. Na pewno fizycznie sobie poradzimy z tym. Żeby między tym mikrofonem, rozumiesz, a tym tą kamerą, która tutaj w moim kierunku idzie, twoja idzie tam, ale tutaj przy tobie, możemy ją zlikwidować. Ale pomyślałam sobie, że to jest ciekawe. Wiesz, to, co jest takie fajne, jak cię słucham, nie tylko tego, co mówisz, ale w jaki sposób, to ta taka radość istnienia, taka absolutna radość istnienia, że te znaki plus są takim wektorem, który przebiega i nawet jak on się tam gdzieś poruszy, prawda, bo czasem się dostaniemy w łeb po drodze, to cały czas ten wektor plusowy jest tak pasyjny. Od słowa pasja, ma taką, wiesz, energię w sobie i takie kochanie świata, jak gdyby, powiedziałabym, że coś takiego, że po to się urodziłam, żeby kochać świat. I po pierwsze, ja kocham świat, a przy okazji, jeśli świat pokocha mnie, to będzie jeszcze bardziej super. I spotykanie się w tej energii, ja też uważam, że jak czasem pytają mnie, skąd ci się bierze to, że właśnie jesteś w takim momencie swojego życia, a ciągle jest coś takie bu, do przodu, to ja zawsze odpowiadam, czy przecież są jakieś granice, siły, złego stanu i tak dalej. Ja mówię, to się dzieje wyłącznie z powodu pasji. No właśnie, robię. Ta pasja nie ma ograniczenia, ona nie ma siły. Ani to siły, są ponadludzkie siły. Prawda? Ani siły, ani wieku, ani wiesz, nawet jeżeli są momenty smutne, bo przecież życie się z tego składa, nie? Że mamy, no, różnie się nam tutaj też prywatnie dzieje, poza tym, co wykonujemy w jakimś sensie, ale ten rodzaj wewnętrznego takiej pogody, też doceniania tego, że dzięki temu, że jest jakaś od czasu do czasu gorsza kondycja, nie mówię o kondycji fizycznej, tylko kondycji w ogóle istnienia, gorsza kondycja, to tylko w ten sposób możesz tę kondycję określić jako gorszą, jeżeli wiesz, jak wygląda lepsza. A jeśli nie masz tej skali porównawczej, tylko cały czas idziesz jednakową drogą, bum, 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 bez względu na wszystko, nie zauważasz tego, tak, że może być i tak, i tak. No to jest rzecz absolutnie kapitalna. Ja w ogóle uważam, że w twórczych działaniach, a zarówno sport, jak i potem kombinowanie tego, jak to zrobić, żeby ten świat był fajniejszy. Nawet ten świat zamknięty w jakimś evencie, w jakimś spotkaniu, w jakimś zdarzeniu pojedynczym, to wszystko jakby dmucha w nas taką, że jesteśmy taką bombą, nie, wszystko jedno, takim światłem przebiegającym przez te kule w przestrzeni takiej cholernej jasności i dającej jakby może nadzieję na to, że ciągle będziemy z tą swoją energią potrzebni, z tą swoją energią, że nikt nas jednak nie będzie mógł zastąpić. Ja mówię w tej chwili o technologiach, o tym, co się rozwija, bo popatrz, jak w sporcie, mam małe w tym względzie akurat doświadczenie i nie mam bardzo dużej wiedzy, ale jak oglądam na przykład sport ludzi, którzy są niekoniecznie do końca sprawni, prawda? I którzy sobie fantastycznie radzą, ale ci, którzy na przykład posługują się technologiami, myślę o sportowcach biegających na przykład, bo to jest to teraz takie bardziej dla nas istotne i nagle technicznie, czyli wykonanym jakimś sprzętem dodatkowym się uzupełnia swoje jestestwo. Jak to jest niewspółmierne z tym, co jest takie
organiczne, ludzkie. Masz takie myślenie też, że ten świat przyspieszający, technologizujący się, jak powiedziałam, coraz bardziej musi w jakiś sposób, no jakby to powiedzieć, musimy mieć na to wpływ taki, żeby samych siebie nie zapomnieć. Mówię o właśnie naszych prawdziwych emocjach, uczuciach, o tej serdeczności, która płynie, bardzo czuję twoją taką serdeczność od po prostu do drugiego człowieka, który z tobą rozmawia, którego nie widzisz, nie wiesz, kto to jest, a jednak gadamy, nie? Ja myślę, że tego jest coraz mniej i to nawet widzę, organizujemy bardzo, bardzo różne eventy i czasem z ludźmi, którzy kupują bilety na ten event, jakby w zależności od zakresu naszych obowiązków, też czasem przejmujemy ten kontakt i widzę, że ludzie totalnie nie umieją rozmawiać i chociażby te badania nawet nad stronami internetowymi, nad zakupowością, że ludzie wolą kliknąć i nie rozmawiać z drugim człowiekiem, tak. niż porozmawiać, napisać. Widzę to na przykładzie mojej właśnie przyjaciółki, która robi ręcznie robione sweterki. Piękne, cudowne, ma swoją taką manufakturę rękodzielniczą. Tak. I dziewczyny wolą naprawdę skierować te zakupy na stronę internetową, niż się poznać. Ja rozumiem czasem tą sprawę, gdzie nie mamy czasu i rzeczywiście to kliknięcie jest dużo wygodniejsze, tak. Bo jest właśnie bezemocjonalne, nie trzeba gdzieś tam się uśmiechnąć, nie trzeba dzień dobry przedstawić się, robić wstępu, tak. No bo jakby wiemy też wiadomości, jaka cena, to nie są dobre wiadomości, ale z drugiej strony ludzie mają problem z rozmową, szczególnie w takim kontakcie. Jakby wydaje mi się, że niewiele ludzi dobrze by się czuło właśnie z taką ścianą, tak jak my rozmawiamy. Tak. I żeby gdzieś tam pociągnąć i mieć o czym rozmawiać. I to jest paskudne. Ostatnio miałam nieprzyjemność, że tak powiem, zagadkowo być na evencie, gdzie było bardzo dużo influencerek, tak. Influencerów. I ja gdzieś tam usłyszałam, jak one się ze sobą witają, obserwuję cię, ty masz tyle i tyle follow. I jakby wiedząc, co robię w życiu, że wydaje mi się, że jestem całkiem wartościową osobą i mam coś do powiedzenia. W takim sensie, że ją i mam zainteresowania i gdzieś tam sama dążę do celu, chociażby ten sport, no gdzieś tam na kilka tematów umiem się wypowiedzieć i też jestem sama ciekawa świata, jakby dużo, dużo podróżuję i staram się gdzieś tam sama siebie też w tym odkrywać, to tam byłam nikim, tak, dlatego, że miałam naturalną twarz, tak. I nie miałam 100 tysięcy followów. Ja nawet 10 tysięcy nie mam. I to po prostu, ja wtedy tak się odbiłam i ja mówię, o kurde, czuję się jak brzydka koleżanka. Mówię, dlaczego? Why? Powinno tak być w ogóle. Ale wiesz, taka wolność, którą dzięki temu możesz osiągnąć, nie jestem taka sama. To jest to, co mówiłaś o swojej tej drodze jakby jeszcze dziecięcej, że właśnie to cię wyróżnia dla siebie samej. Może ci powiedzieć, że pod tym względem jesteśmy bardzo do siebie podobne, chociaż przypuszczam, że sporo nas dzieli przestrzeni jakby istnienia w świecie, może tak. Natomiast też pamiętam, że lubiłam i bardzo podnosiłam sama dla siebie taką swoją wyjątkowość, że chociaż byłam chłopcem do bicia, jak ja to nazywam, wiesz, w klasie, jak trzeba było powiedzieć, że klasa jest nieprzygotowana do klasówki czy czegoś takiego, to byłam pierwsza, która szła, dostawała w ryja od razu na tej zasadzie, że od razu byłam pytana, no to tak. W takim razie, jeżeli tutaj klasa nieprzygotowana, to zobaczymy, co z tobą. I dostawałam w tyłek i jestem na tyle, jestem i będę, bardzo o to zadbam, na tyle nieinteligentna, że tak powiem, że powtarzałam te błędy przez... Właściwie cały czas powtarzam je, że wiesz, gdzieś wchodzę, mówię dokładnie to, co myślę, bez względu na konsekwencje. Tak. Mogę powiedzieć, że w dupie mam to, jaki będzie ciąg dalszy, ponieważ dla mnie najistotniejsze jest to, że mówię prawdę, tę swoją prawdę, możemy dyskutować. To nie może, moja prawda nie jest jedyną prawdą. Oczywiście, i ja nie mam, wiesz, patentu na ćwierć inteligencję czy pełną inteligencję. Nie. Ale jak czuję, widzę, mówię i jakby nie, ciągle się nie boję konsekwencji, chociaż
zdaję sobie z tego sprawę, że ponoszę je. No właśnie to, co powiedziałaś, co odczuwałaś, będąc w pewnym miejscu, tym takim zupełnie innym, no miałaś poczucie, ale popatrz, to jest twoja wygrana. To, znaczy, że jesteś inna, że nie musisz się prasować, że tak powiem, do swojej tak zwanej dostępczości, czy dostęp, jak to się tam nazywa, że jestem dostępna. Nie, są miejsca, gdzie nie muszę być w taki sposób dostępna, w tej chwili już bardzo wyświechtany. A czy nie myślisz, że coś, co się nazywa kasą, ogromnie modyfikuje mental? Tak, tak. Ja kiedyś usłyszałam i jestem totalnie w 100% za tym zdaniem, że pieniądze uwydatniają charakter człowieka. Tak. I one nie psują, one uwydatniają po prostu to gdzieś nas siedzi. I rzeczywiście mam jakby przyjemność gdzieś tam pracować z klientami o dużej kasie. I to są bardzo normalni ludzie i oni też czasem mi dają rady biznesowe. Mówię, słuchaj, ja też zaczynałem. Ja też byłem w tym momencie, pamiętam jak właśnie miałem tyle, co ty na koncie, gdzieś tam na takim podatku byłem. Mówię, zobaczysz, cała droga przed tobą, idź, go get. Ale są też ludzie, którym przyszło to trochę szybciej i łatwiej i to zupełnie inna zaczyna się rozmowa już wtedy. Ja jestem tylko zwykłym szarym pracownikiem. Oczywiście gdzieś tam już wydaje mi się, że ci klienci do mnie nie trafiają, ale zdarzyło mi się mieć nieprzyjemność z takimi ludźmi pracować. Ta kasa nas psuje. Sam ten Instagram i taka próżność ludzka bardzo, bardzo nas psuje. Chociażby na przykład nas jako kobiety, to chyba też trzeba powiedzieć głośno, jest era żon Hollywood, które chcą być zapraszane na obiady, chcą być menadżerami, dyrektorami, nie mając żadnych umiejętności. Kompetencji, tak jest. Zaczynając w branży eventowej, byłam animatorką dla dzieci. Mogłam się przebrać, to jest ta klauna, ale ja jakby przeszłam wszystkie szczeble tego, że teraz mogę być właścicielem tej firmy i każdy człowiek, który u mnie pracuje, jest bardzo doceniany, bardzo szanowany, bo wiem, że to jest cholernie ciężka praca i fizycznie, i psychicznie, że poświęcamy weekendy, poświęcamy wieczory i ta kasa jakby jest potrzebna. Oczywiście. Że jest do spełnienia marzeń, do tego, żeby żyć gdzieś tam... Móc wyjść do restauracji, móc podróżować, żeby korzystać to jest z tego, ważne. Tak, żeby to był, żeby była taki handel wymienny, prawda? Ja daję i też za to mogę sobie właśnie gdzieś wyjechać, mogę coś zobaczyć, możemy się spotkać w takim miejscu, gdzie na przykład nie będziemy musiały się obsługiwać, tylko ktoś nas obsłuży, prawda? To jest miłe i to jest przyjemne. Jakby kasa nam daje ogromne możliwości, ale czasem po prostu zabiera w nas to co chyba najlepsze. Właśnie początek tego roku, jak ja miałam przyjemność spełnić kolejne marzenie, otworzyłam biuro i właśnie dostałam ten sweterek i mówię, Magda, ten sweterek kosztuje więcej niż ja mam teraz na koncie, ale to było na takiej zasadzie, fajnie, no jestem biedniejsza niż zawsze, ale jestem w tym wszystkim szczęśliwa. I wracam oczywiście sobie do domu, do mojej zagadki, co domek to zagadka. Tak. I jestem w tym szczęśliwa. Okej, teraz nie pójdę sobie na kolację za 1500. Oczywiście. Pójdę sobie albo do McDonalda, albo do piekarni, zejdę po bułkę. Oczywiście. I jest okej, bo ja wiem, do że ta kasa przyjdzie. Poza tym ja traktuję pieniądze jako po prostu wypadkową tego, co robię. Ja kiedyś właśnie ktoś mnie zapytał, dlaczego jakby tyle pracujesz, dlaczego tak się zajeżdżasz. I ja mówię, to nie chodzi o pieniądze, bo ja je lubię zarabiać, ale to jest po prostu, to jest moja pasja. To, że one się za tym pojawiają, to jest zupełnie super. Inne i to się jakby zgadza na koncie. To jakby nie można na to narzekać, ale to jest po prostu, ja lubię je zarabiać. Ja lubię tą swoją pracę i ja lubię ten ją proces, wykonywać. Tak, ten proces właśnie. Mhm. Sama kasa. Oczywiście, że sobie kupię droższą torebkę. Oczywiście, że jakieś tam głupoty finansowe, że gdzieś tam rozpierdzielę, czy prędzej czy później. No bo to jest normalne. No, gdzie, no, nie będę ich chomikować na koncie. I też oczywiście, jak mam do wyboru droższą czy tańszą restaurację, no to wybiorę tą droższą. Ale to nie jest tak, że... Ale, ale nie musisz tego robić. Nieodłączny element mojego życia, że wstaję, muszę być obsługiwana, czy muszę zjeść śniadanie na mieście. To jest fajne, ale ten proces zarabiania pieniędzy jest fajniejszy niż same pieniądze. Właśnie nie mam problemu z rozdawaniem droższych prezentów niż ja dostanę.
kiedyś dostałam, ale ja ci takiego nie kupię, bo to jest za drogie, poszalałaś, za mocno. Mówię, dlaczego? To są twoje. Mówię, tak, ale ja sobie zarobię. Akurat mam więcej, to podzielę się. Jakby, tak. To że jest one zupełnie... nie są sensem samym sobie, czy, że są elementem dodanym. Wiesz, w ogóle fenomenalną rzeczą uważam, że najszczęśliwszym człowiekiem na świecie można być i na świecie, no oczywiście tak się mówi, to taki stereotyp, prawda? Taka forma literacka, ale najszczęśliwszym dla siebie samego, może tak, jest się wtedy, kiedy można żyć z tego, co jest naszą pasją. Tak. I że za to ci płacą. Ja czasem mam taki też problem, sama sobie myślę tak, kurczę, to jest aż głupie, wiesz, już teraz trochę dojrzałam i już nie jest to takie intensywne, ale jak jestem w trakcie takiego działania, to zupełnie to nie ma znaczenia, na jakim poziomie pracuję, w zależności od tego, jaka jest ta stawka za dane zadanie. I czasem dużo więcej włożę energii, emocji, umiejętności, jakiegoś takiego speedu wewnętrznego w moje działanie, tam, gdzie ta kasa jest, kurczę, no, tak. Po prostu niewyobrażalna. Ale nauczyłam się na przykład czegoś takiego, że czasem wolę i robię to, zrobić coś zupełnie pro publico bono, absolutnie nie, tylko dlatego, że to coś do zrobienia jest bardzo fascynujące, a możliwości tego kogoś, kto może mnie do tego, nazwijmy to, zaangażować, czy chcesz ze mną mieć coś wspólnego w sensie właśnie twórczym, po prostu go na to nie stać i może zaproponować mi stawkę, która jest bardzo dla mnie, nie chcę powiedzieć uwłaczająca i tak dalej, ale jest no po prostu absolutnie niespółmierna i zawsze wtedy mówię, słuchaj, absolutnie nie. Zróbmy to, po prostu zróbmy to i nie liczmy się w żaden sposób. Najwyżej po mnie przyjedziesz i mnie potem zawieziesz do domu. I koniec. Wolę taką sytuację, czuję się w tym świetnie i jestem sobą. Ale ludzie to doceniają i to widzą. Oczywiście kilka z tych sytuacji pewnie później sobie plułaś w brodę, mówię, kurde, jeszcze to było niedocenione, jeszcze nawet dziękuję nie usłyszałaś tak? za takie rzeczy. Zdarzają się takie i to jest mega przykre, bo wiesz, że nie dość, że zeszłaś ze swojej stawki, tak. To jest nie fair, gdzieś tam z tobą chciałaś dobrze, a wyszło jak zawsze. Tak jest. Ale są też takie bardzo wdzięczne przypadki, kiedy mówisz, kurde, mogłam komuś pomóc, kosztowało mnie to tyle i tyle, ale masz wewnętrzną satysfakcję. Fakt jest super. Więc teraz to ja muszę po prostu poznać po jednej nutce, co robisz, czym po się zajmujesz. Po jednej nutce, dobrze, kochanie, albo po nutkę. Dwóch, jak możesz. No próbuj, jakie masz skojarzenia? Boże, masz po prostu anielski głos, więc stawiam gdzieś na jakiś teatr i dykcję, więc teatr, telewizja, radio, to są moje jakieś typy. Tak. Cholera jasna, no tak, wszystko już było. Dobrze, idziesz dobrze. Zgadza się. I to wynika, mówisz, z barwy, tak? Głosu. No, barwa, dykcja, tak mi się wydaje, aha, że gdzieś tam coś tak, musi to być. To jednak, kurczę, słychać. Słychać. Opłacała się ta edukacja! Bardzo mi się opłaciła! Jesteś lektorem? Jestem aktorką, tak. Aktorką. Jestem aktorką, tak. A propos powiedzieć, jesteś aktorem, to zawsze sobie przypominam, bo w tej chwili tak się strasznie pilnuje tego, prawda, pani ministra, albo coś takiego, aktorka, aktor. Jak byłam mała, to coś tam napisałam jako dziecko, że już o tym opowiadałam, ale to tak jak anegdotę to traktuję. Kim chciałbyś zostać? Kim chciałbyś, wiesz? Mm-hmm. Kim chciałbyś? Takie wypracowanie. Nawet już nauczycielka nie podawała, kim chciałabyś, chciałbyś, tylko kim chciałbyś. Chciałbyś zostać, więc ja napisałam, że chciałabym zostać aktorem, bo aktor może być każdym. I widzisz, ja na przykład mogę być sportsmenką, czy mogłam być, może teraz to już ktoś mógłby nie zaryzykować takiego pomysłu, aczkolwiek nic nie jest... Po podcaście pojawią się propozycje. Słuchaj, propozycja naprawdę.
rozciąganie sobie jakieś zaproponuję. Nawet na swoim koncie treningowym mam to, że mój trener personalny parę lat temu, to było parę lat temu, a nie tak strasznie dawno, powiedział, wiesz co, kurczę, czuję, że nie czujesz się dobrze. Ja mówię, czuję się oczywiście w jakichś okowach konieczności wykonywania jakichś tam określonych ruchów, ale marzyłaby mi się wolność. I był fajnym facetem, powiedział, wiesz co, jednak z tobą muszę się poboksować. I to było super. Oczywiście nie chodzi o jakiekolwiek umiejętności, tylko sprawa korelacji i tak dalej. To było taką domeną. Słuchaj, byłam zachwycona tym działaniem, ponieważ trafił, mimo że nie wiedziałam o tym, jakby w sedno jakby mojego jestestwa, wiesz, chodzi o pewną waleczność i taką, wiesz, gotowość do szybkiego orientowania się w przestrzeni, z kim mam w danym momencie i z jaką emocją i energią do czynienia z drugiej strony. Ale to tak przy okazji. Tak, to jest na pewno taki zawód, który daje możliwość bycia każdym. I uważam, że to jest w tym najbardziej fascynujące. I mimo tego, że korzystasz tylko z tego, co masz w środku i też z tego, co masz na zewnątrz, no bo na przykład głos też jest takim elementem, prawda, dodanym. Wprawdzie moi koledzy w liceum mówili, że tak, ona będzie aktorką, ale tylko radiową. Bo też im chodziło o to, o czym powiedziałaś na początku na temat swojego wzrostu. Mhm. Więc ja też należę do osób niewielkich, jeśli chodzi o centymetry. Natomiast czuję się bardzo duża w środku, bez względu na ten element zewnętrzny, który nie jest moją winą, tylko po prostu rodzice tak jakoś to zaprojektowali. No tak wyszło. No i po prostu w taki sposób, tak. Także teatr czy telewizja? Wszystko. Okej. Okay. Ponieważ tutaj, wiesz, podziałek na to nie ma. To tak jakby, czy bieg w olimpiadzie, czy bieg, czy w ogóle bycie uczestnikiem działań sportowych, mówię już o takich poważniejszych, bo zdarzają się one w olimpiadzie. Na olimpiadzie mamy różne dziedziny sportu, prawda? Ale możesz i tu występować, i tu, więc tak to się zwykle toczy. A czy nie masz wrażenia, że to co robisz, dla niektórych jest taką pracą marzeń. Oni widzą tylko te efekty twojej pracy i później gdzieś tam jest wyobrażenie, że ściankę wchodzisz, i pieniądze tak, widzą, ściankę, wiesz, tak na zasadę. Tak, ścianka, pieniądze, wchodzi gwiazda, blicht, gra sobie, tak, makijaż. Blicht, glamour. Tak. To wyobrażenie bardzo łatwo i ja naprawdę jednym uderzeniem nawet jednym uderzeniem likwiduję na samym początku, kiedy zgłaszają się do mnie ludzie, którzy myślą o tym, żeby zdawać do szkoły aktorskiej, czy teatralnej, czy filmowej, czy w ogóle aktorskiej jako takiej, to ja zaczynam od wszystkiego najgorszego. Bo bez pomyślenia o tym, co jest najbardziej wymagające i nie zawsze przyjemne, bo tych uderzeń w twarz, w brzuch, w duszę dostajesz bardzo dużo i musisz się umieć nie tylko bronić, ale skorzystać z uczucia tego uderzenia w momencie, w którym to jest potrzebne dla roli, dla kreacji. U was też jak wchodzą media, to też trzeba jakby przepracować chyba te opcje takie publicznego pokazywania się, nie, publicznej opinii, bo to jest chyba nieodłączny element jednak aktora, tych ścianek i tego wszystkiego. I oprócz profesji trzeba się chyba uzbroić mocno w to, co się dzieje, dalej, bo ostatnio właśnie miałam przyjemność poznać, no to było gdzieś tam bardzo duże medialne rozstanie. Zdarzenie. Właśnie rozmawiałam z... No, to chodziło o rozstanie właśnie dwóch osób. Rozmawiałam z tym mężczyzną i on mówi, kurde, to byłoby już praktycznie zaklejone gdzieś ta otwarta rana, gdyby nie to, że te media cały czas to gdzieś tam podsycają, cały czas widzę te nagłówki i to po prostu codziennie rozdrapuje jakąś ranę i to jest po prostu na maksa ciężkie. Tylko to była rozmowa po prostu z celebrytą, jakby bez człowiek, bez jakiegoś takiego profesji, zawodu ściankowego, tylko
nasz celebryta gdzieś tam show biznes i mówi, że generalnie to jest też bardzo ciemna strefa, ciemna strona mocy tego, co popularności i tak dalej, na którym się z jednej strony pracuje. Wiesz co, ja aż takich problemów na szczęście nie mam jak ten celebryta, bo nie jestem celebrytką i bardzo sobie to, że tak powiem, cenię. I myślę, że już raczej nie zdążę i też się z tego cieszę, że nie ma raczej takiej perspektywy. Natomiast ja nie mam kłopotu z komunikacją z drugim człowiekiem i drugimi i tak dalej, natomiast też w jakiś sposób dokonujemy pewnego wyboru, udostępniając się w pewnym momencie w jakiś bardzo aktywny sposób, licząc na to, że z tego będą wyłącznie profity. Nie. Mhm. To jest miecz obosieczny. Czy broń obosieczna. Musisz się z tym liczyć, ponosić tego i ponosić konsekwencje. Więc jak czasem się ktoś, kto jest mi bardziej lub mniej tam znany, ubolewa nad tym, że ciągle się mu i tak dalej wyciąga różne rzeczy, to w momencie, w którym te rzeczy są przez niego proponowane, muszą one w jakiś sposób też, musi się liczyć z tą konsekwencją. Jestem dosyć nieliberalna w tym względzie i uważam, że każdy ponosi konsekwencje swoich określonych wyborów. Jasne. Być może łatwiej mi mówić, ponieważ ja nie byłam nigdy w tym względzie specjalnie pociągana. A poza tym ja mam spory dystans do siebie i takie wewnętrzne poczucie humoru. Ludzie tego nie rozumieją. Wiesz co, i myślę, że trzeba bardzo siebie lubić i akceptować, żeby wytrzymać wiele rzeczy. A to zarówno w tej twojej branży, jak i mojej, ale w ogóle w tej chwili jest rzeczą najważniejszą tak zwany kręgosłup. Taki kręgosłup, ale nie chodzi o to, że on się nie gnie, że on nie jest elastyczny. Elastyczność i umiejętność takiego pozytywnego, takiego oddechowego, jaką tym ja odczuwam bardzo mocno w tobie, to jest coś, co cię zawsze obroni. Ta właśnie elastyczność, ta umiejętność mówienia może być i tak, i tak, i tak. Najważniejsze jest ta właśnie pasja, dążenie do tego, żeby po prostu było nam dobrze przeżyć ten czas, kiedy po prostu mamy taką szansę, bo on będzie jedyny. Co, robimy odkrywkę? No właśnie, chyba tak. Ja nie chcesz? Mogę skujarzyć. Ale powiedz. Właśnie, wiesz co, no z jednej strony chcę, bo i tak się poznamy jasne, po podcaście, ale z drugiej strony jestem na maksa ciekawa, bo nie mogę skojarzyć głosu ale z twarzą. Ale czujesz, tak? Tak, nie mogę, bo od razu jak weszłam, mówię, wiem. Kurczę, znam ten głos, ale nie mogę w ogóle go skojarzyć ty z twarzą. Wiesz, jestem twoim głosem dzieciństwa może, wiesz? O mamo! To może być tak, to jest takie niesamowite. Ale powiem ci, zanim się odkryjemy, że bardzo coraz częściej zdarza mi się, okazuje się, że jednak w tej chwili głos ma bardzo dużą siłę rażenia. Kiedyś bardziej wizual, a teraz też głos, no bo to jest rozwój wszystkiego. Masz gry komputerowe, bardzo dużo filmów, dubbingów, radio mniej. Dla radia to jest coś zupełnie innego. I bardzo mnie zawsze rozczula, jaki dobry słuch mają Polacy. W wielkim sklepie, wiesz, typu prawda? Chodzisz sobie po czymś i tam pytasz panią, cię przeprowadza i pokazuje ci tam jakieś rzeczy i tak dalej. I gdzieś, no i mówię, o dobra, to biorę to i idę w kierunku kasy i biegnie za tobą, czyli za mną, jakiś bardzo młody człowiek, który ma, nie wiem, 20 lat, no ledwie zaczął tam pracować i krzyczy, przepraszam, czy ja dobrze słyszałem, bo ja byłem tam za piątym tam rzędem czegoś, bo czy ja dobrze słyszałem, że pani mówi w tym i zaczyna mi, wiesz, liczyć, znaczy no. Przelicza mi taką całą listę. Słuchaj, ja tak się zatrzymuję, mówię, człowieku, jaki ty masz słuch? Ale wydaje mi się, że każdy ma po prostu swoje jakieś takie
słyszalne wibracje i każdy ma jakiś swój ulubiony głos, tak, jakiś rodzaj głosu. I ty masz głosu, taki mój, jak ja teraz jestem przeziemiona i zachrypnięta, tak, to ty masz właśnie taki lekko przychrypnięty, tak, ja taki, i to tak, jest taki głos, jak ja bym chciała mieć, da, zawsze. Prawda? To na te chrypy trzeba trochę popracować, ale niekoniecznie używkami. Jestem wolna kompletnie. No, właśnie tak, to jest takie przekonanie, że fajki w buda. Tak, a ja nigdy w życiu nie piłam alkoholu, nigdy w życiu nie paliłam papierosów. I właśnie to się łączy z tym, o czym opowiadałeś swojego dzieciństwa, że jak przyszłam do szkoły teatralnej, bo już teraz mogę przecież o tym powiedzieć, do szkoły, to wszyscy mówili, no zobaczysz, pójdziesz do szkoły teatralnej, to tam wszystkie piją, ćpają i tam palą papierosy. W moich czasach to głównie papierosy, prawda, były i alkohol i tak dalej, i tak dalej. I ja czułam tę swoją siłę niezależności w tym, że mnie to w ogóle nie dotyczy. Mm-hmm. Ponieważ ja absolutnie nie potrzebuję żadnego wspomagacza, żeby się z tobą dogadać. Mm-hmm. Absolutnie nie. Z tobą. Nawet jeżeli czuję, że może niekoniecznie masz ochotę, nie chcę powiedzieć, że to mnie kompletnie nie obchodzi, ale natychmiast zawalczę o to, żebyś chciała się ze mną skomunikować. Mm-hmm. To jest właśnie ten taki element takiej żywotności, bez względu na to, czym to sobie, czy sobie czymś pomagasz, czy nie pomagasz. Ja trenuję sympatię, że tak powiem, lubienie drugiego człowieka. Ja to trenuję przede wszystkim w życiu i tak zwane gadulstwo, opowiadanie sobie o wszystkim, aczkolwiek czasem jestem bardzo drastyczna. No, na zajęciach nie chciałabyś mnie chyba oglądać, bo no, jest krew i łzy. Ja lubiłam zawsze tych takich wymagających nauczycieli, tak? Dlatego, że ja też miałam czasem swoje za uszami, ale to było zawsze w granicach kultury, rozsądku, tak, i oni też mnie lubili, bo ja lubiłam, jak dają mi te wyzwania, a ja tak. Prawda? Bez ściemy. Do studiów myślałam, że są tylko nauczyciele wymagający, na studiach jeszcze się pojawili, tak, po prostu wredni i to po prostu, no nie oszukujmy się. To jest inna strefa ludzka, tak. Natomiast do liceum ja uważałam, że jak ktoś mówi, że wziął się na mnie, to ja po prostu gdzieś tam przymykam oko i tak sobie wymyślę, mówię, po prostu nic nie robisz, no to jak ma się na ciebie nie uwziąć? Ale ja lubiłam to zawsze i ze wzajemną sympatią, nawet jak mi ten przedmiot nie szedł, ale oni widzieli gdzieś tam moje próby, to ja zawsze się właśnie z tymi najgorszymi w szkole najbardziej lubiłam, chyba tak, z tymi nauczycielami. I ja widziałam w nich też taką wartość, może też przez to, że trenowałam, to był ten gdzieś tam cel, tak, wyższa poprzeczka, zawsze gdzieś tam mierzę wysoko, może dlatego, ale ja zawsze lubiłam te takie największe kosy. Wiesz, bo to jest tak, ja zawsze to powtarzam studentom, czy ludziom, którzy się ze mną stykają, że jeżeli ja umilknę i nie będę stawiała ci wyższych wymagań i nie będę wściekła na ciebie, na przykład w takim profesjonalnym ujęciu wściekła, czyli żeby jeszcze jedna pompka, to jeżeli powiem ci, dobra, już dla mnie wystarczy, to znaczy, że ty mnie nie interesujesz. Ale jeżeli powiem ci, dasz radę, jeszcze jedna, wiem, boli, jest niewygodnie, tak, dawaj, próbuj, tak, wiem, płaczesz, płaczmy, płaczę z tobą, ale jestem z tobą w tym, spróbuj. Motywacja. Ale to byli też właśnie zawsze nauczyciele, którzy mieli dużo więcej do powiedzenia i oni właśnie robili to z pasji i gdzieś tam, no, teraz dopiero to rozumiem. No z miłości do drugiego, tak, teraz dopiero to rozumiem, jakby dlaczego to zrobili i potrafię to wytłumaczyć, jakby tym zdaniem, co powiedziałam. Wtedy nie rozumiałam tego, ale ich po prostu lubiłam, a teraz wiem, że oni po prostu to robili z pasji, więc oni chcieli nam wcisnąć po prostu, jak nie słuchem, to gdzieś tam, nawet fizycznie, prawda, gdzieś tam, tak, fizycznie, krzykiem, no, coś. Oni nam chcieli po prostu przekazać to, co oni uważają, że jest ważne i trzeba, bo oni tak pracują i to trzeba się tego trzymać. I jakby teraz rozumiem po prostu, co to znaczy praca z pasją. A tych wszystkich, którzy gdzieś tam udawali, że nas nie ma albo wchodziliśmy, tak, i oni nie chcieli tu być, my też. I to była wzajemna gdzieś tam nienawiść. No to tych się nie pamięta. Ich się gdzieś tam jeszcze nawet teraz chodzę 2 razy w tygodniu na angielski. Na przykład mam żal do wszystkich tych nauczycieli, tak, którzy pozwalali mi na to, żeby nic nie robić. Tak jest, ja też. I widzę, że teraz ja po prostu obraziłam się na ten język w pewnym momencie. I kilka lat temu zaczęłam się go uczyć i mam Sławkę. No, prawdopodobnie gdzieś tam w swoim wieku nauczycielkę. Aha. Właśnie super, super się z nią dogaduję. I ja mówię, Sławka, przecież to jest proste. Ja nie rozumiem, dlaczego ja nie wyszłam z takimi podstawami. Okazuje się, że teraz płynnie mówię, dogaduję się.
się i to zajęło mi ile? Półtora roku? Teraz wchodzimy po prostu na wyższy level, w ogóle tak, na wyższy level, na level biznesowy i w ogóle ja mówię, Sławka, jestem tak wściekła na tych wszystkich nauczycieli, to po co ja tam chodziłam? Że okej, okay, jedyne co wyniosłam, to okazały się słówka, bo trzeba było się ich na pamięć, ale wszystkie podstawy gramatyczne, ja mówię, to jest takie proste? Dlaczego już skończyliśmy gramatykę? Dlaczego ty więcej mi nie mówisz? No to koniec, już to rozumiesz to, idziemy dalej. Tak, ja mówię, jest. Aha. I po prostu i ja na przykład teraz w tym momencie mam żal do tych wszystkich nauczycieli, że nie zmusili nas, oczywiście, że mieliśmy wtedy dużo innych rzeczy do zrobienia, ale gdyby ona mnie zmusiła do mówienia wtedy, ja teraz mogłabym się tylko na biznesowy, na mój... Słuchaj, wszystko ma swój czas. Widocznie też, wiesz, gotowość nasza w jednym momencie naszego życia jest inna, w drugim momencie naszego życia też jest motywacja inna i tak dalej, i tak dalej. I ja uważam, że nie ma... Szkoda po prostu nawet energii na przestawianie się jakby do tyłu, ponieważ już do tyłu nigdy się nie powtórzy. Masz teraz tylko i wyłącznie do przodu, masz tylko i wyłącznie być szczęśliwa w tym czasie, w którym się znajdujesz, zachować wszystko to, co jest po prostu takie wszechogarniające i bardzo, bardzo, bardzo słychać. To wcale się nie dziwię, że ktoś chce przy tobie wziąć ślub, chce być przy tobie wtedy, bo to jest chyba największy dar i to na pewno to niezałamywanie się, myślenie właśnie podnoszę się i znowu. I z taką sympatią dla całego świata, nie tylko dla siebie samej, ale same dla siebie też mamy stanowić absolutnie wartość podstawową, bo nie ma świata bez nas, ani bez nas świata, nie? Ja myślę, że ludzie właśnie tą szczerość kupują, bo gdzieś tam, wydaje mi się, że od konkurencji, chociaż nie lubię nazywać tego, że jesteśmy konkurencją, bo tego tortu jest tyle, że każda z nas wedding plannerka, każda z nas agencja jest w stanie dla siebie mieć naprawdę duży kawałek tego tortu i się najeść i przesycić. Nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich klientów świata. Więc jakby konkurencja to jest tylko tak w cudzysłowie, że jakby właśnie dziewczyny starają się być nad wyraz gdzieś tam eleganckie przez strój, przez to, żeby gdzieś tam w słowniku są trudniejsze słowa i używać na zmianę. A wydaje mi się, że jakby moje pary, gdzieś też zmienił mi się, wydaje mi się, profil klienta po jakimś czasie po prostu prowadzenia. I to są ludzie, którzy doceniają tą energię, którzy widzą w tym szczerość. Jak ja podskoczę gdzieś ze szczęścia, to oni widzą, że ja jestem z nimi w tym i oni mogą mi powiedzieć wszystko. Możemy się spotkać zarówno na kawę, jak i wieczorem, po prostu na lampkę wina i tam ustalić wszystkie szczegóły. Wszystko jest w profesjonalnych ramach, ale jestem po prostu w tym wszystkim solo i nie udaję kogoś innego i wydaje mi się, że to jest gdzieś tam moja nisza tych takich szczerych, prostych ludzi, chociaż efektami jakby potrafimy zaskoczyć, bo to może być zupełnie coś innego niż tam w głowie. No ale jasne. Wydaje mi się, że to ludzie właśnie kupują najbardziej. Muszę cię zobaczyć! Zróbmy to! Dobra. Dajesz radę? Czekaj, przesuwamy to tam. Uważaj, tak. Tu. Przepraszam, tak. Jest! Dzień dobry! Uważaj! To jest jedna z tych ścianek, które rozwalimy. Czekaj. No tak, bo mogłyśmy też kopać. Przestań kopać, nie możemy. No tak, gdzieś możemy rozwalać, kopać i robić wszystko. Dobra, już, poczekaj. Dobra, dałyśmy radę, mikrofon. Tak, albo ten mikrofon chyba nie działa. Już nie, dobra. Zostawiamy to. Chodź tutaj, chodź, pokażemy się. To jesteśmy my. Ja jestem Ewa. Cześć. Balbina. Cześć, oficjalnie w dowodzie Paulina. No właśnie. Balbina pasuje. Balbina. Tak. Balbinka tak, jesteś. Super. Wiesz co, jak byłaś pewnie mała, to... Ja... Wąska Balbinka. Tak, nie zupełnie, ale jakieś takie, wiesz, programy i dziecięce, że tak powiem, rzeczy mogłaś słyszeć, a teraz już pewnie trochę gier komputerowych może? Coś tego? Siadajmy, bo my będziemy musiały się trochę wykańczać, bo oni już tam do nas pukają, stukają. Super! Ale widzisz, jakie jest ważne to, że przerzucamy się przez ścianę czymś, co jest
To jest na maksa fajne, bo nieważne, ile masz lat, jak wyglądasz, czy miałabyś na pryszcze na twarzy, czy ważyłabyś 120 kg, nam się po prostu dobrze rozmawiało. I wydaje mi się, że każdy ten celebryta powinien usiąść właśnie za taką ścianką i ludzie nie powinni w ogóle widzieć jego twarzy i po prostu usłyszeć, czy ma coś do powiedzenia w ogóle temu światu. Kim jest? Kim jest w środku? Tak, jak się postawi, wiesz, w tym miejscu i tutaj nic nie widzisz, ponieważ w zależności od tego, czego bo się chce... Bo ta operacja nic nie da, bo siądziemy później za ścianką, teraz tu jeszcze mamy nagranie, a jakby nie było tych nagrań, to wydaje mi się, że nas by się słuchało po prostu dobrze. Tak jest. Gdzieś tam może ktoś się tam gdzieś zainspiruje, miło by było. Oczywiście. Nie przerzucałybyśmy się, ja mam taki samochód, ty masz taki, ty właśnie na wakacjach tu, a ja tu. I myślę, że to właśnie gdzieś tam powinno zacząć działać w internecie, a nie to co tak, mamy. Żebyśmy jako marką się... No i przede wszystkim to jest takie dla mnie najważniejsze, ten wektor ze znakiem plus. Zawsze, bez względu na to, co się jakby dzieje, wektor. Ja czasem, ta fala przebijała ściankę. Przebijała. Ja czasem ktoś mnie pyta, prowadzę takie zajęcia od czasu do czasu z autoprezentacji tak zwanej i uważam, że to jak się prezentujesz, zależy przede wszystkim od tego, kim jesteś sama dla siebie. Bo jeżeli jesteś sama dla siebie z tym znakiem plus, on nie musi być idealny, ten plusik, to nie jest taki, wiesz, wyrysowany, pięknie tam wymyślony przez plastyka, idealny. Ale to jest twój znak plus, który przechodzi, bo zakładasz, że z drugiej strony też do ciebie to przyjdzie. Tak. I to... On czasem się zamienia w minus, bo niektórzy ludzie mają coś w sobie takiego. Tak, nie? Widzisz, że to jest już... On sobie nie chce rozmawiać, to jest znak ostrzegawczy i wtedy zakładasz tą samą maskę, nie? Chociaż podobną, może podobną, niedostępną. To jest sprawa jeszcze tak umiejętności żonglowania tym, czym potrafisz. Ja się próbuję mimo wszystko przebijać, co nie znaczy, to z mojego punktu widzenia, bo ja się też chcę dobrze czuć. Wiesz, że to jest coś takiego, że to są moje osiągnięcia, jeżeli ty chcesz ze mną rozmawiać, czuję te granice, która czasem przymykam się, że tak powiem, żeby to zamknąć, ale lubię bardzo też słuchać. Zresztą przez ponad połowę chyba naszego spotkania. Tak. Jednak cię słuchałam, no dałam radę. To było takie. Słuchajcie, musimy kończyć, więc ściskamy was bardzo, wszystkich. Uściskaj wszystkich. Buziaczki wysyłam. Buziaczki. Tak, tutaj trochę sportujemy się, troszeczkę się wychodzimy za mąż, a tutaj troszeczkę się autoprezentujemy. Bardzo miły poranek. Tak. Fajny poranek, bardzo nie? Miły. Poranny. Bardzo miły. Mamy fajny dzień. No właśnie, bo to jest dzisiaj nasz dzień. Dzień kobietek. To musimy wysłać przede wszystkim po prostu dużo buziaczków naszym pięknym kobietom. No. Wszystkim na całym świecie. Jesteśmy najfajniejsze. Generalnie jesteśmy najfajniejsze. Myślmy tak sobie. Tak. Top. Mua. Pa!